Zapewne zapytacie, po co mi ten laptop? Otóż ja już sprawdzam przeciwników z Meksyku. Taktyka, motywacja, masturbacja, konspiracja. Chcemy wyjść z grupy, ale będzie kurwa ciężko. Jesteśmy gotowi. Ty też bądź gotowy. Z kodem Mareczek możesz otworzyć konto na Betfanie. Wpłać 10 zł i zgarniesz 60 we freebecie. Ciułaj jak Mareczek. Puchar mamy w kieszeni. Postaw na pewniaki. Ojej. Co się stało, selekcjonerze? Czesia miał dobry i zły sen. O cholera, panie selekcjonerze, ale zdrzemnął się pan dosłownie na chwilę. Czesio akurat śnił o wszystkich wygranych w reprezentacji. Wszystkie 3 mecze? 4, bo jeszcze mecz z Rosją. No tak, czyli dobry sen. A później Czesio zobaczył Kazimierza Górskiego. To chyba też dobrze. Ale Czesio zobaczył tego nowego Kazimierza Górskiego. Piechniczka? Nie. Janusza Wójcika? Nie, tego co żyje. Piechniczek żyje. Co to za życie? No tak, no to z tych żyjących to może Pyprzun? Nie, tego z Truskolasów. Jerry Bazer? Coś tam krzyczał, że Rudy go oszukał. Rudy twój wróg. O kurcze. No i się Czesio wybudził. Wow. Super sen. Joe, a ten tu po co? Na polecenie prezesa. Ma kręcić vloga i robić zdjęcia. Czesio mu nie ufa. On chyba donosi na Czesia. Ja tylko super vlog robię i zdjęcia. Prezes chce, by każdy wyjazd był udokumentowany. Tego nie było. Nie było? Kiedyś nie było. A skąd? To jest dopiero teraz. Dopiero teraz. To jest teraz w modzie. Czesio liczy, że będą dobre zdjęcia. Grube. Czesio wylądował. Uff, ale tu gorąco. Hello, hello! Poland! Joe, Czesio ducha w prześcieradle widzi. To nasz przewodnik tu w Doha. Oni tak tu wyglądają. Welcome in Doha. I'm Abdul. Privet. Ja Czesio, Joe i super vlog. Super. Fantastic. Let's go to hotel. Jezusieńku, co to jest? Panie selekcjonerze, to nasz hotel, w którym będziemy stacjonować. Bizancjum. What is Bizancjum? Super! Super! Czesio ostatni raz taki przepych widział w Borowiance we Wronkach. Selekcjonerze, pełen komfort, apartamenty, klima, odnowa, żarcie. Żarcie! Super! Super, let's go! This is our football locker rooms. Szatnie, panie selekcjonerze. Wszystko fajnie, ale Czesio trochę zgładniał. Mr. Abdul, we won't eat. Best restaurants in world. Najlepsze restauracje na świecie, panie selekcjonerze. Golonkę mają? Golonkę. Czesio chce golonkę. Golonkę? Do you have golonka? What is golonka? Świnia z kością. Super świnia. Pork knuckles. Joe, chyba nie mają. Trzeba będzie przywieźć swoją, z Polski. Tylko jak samolotem przewieźć świnie? Z dziennikarzami poleć. Nikt się nie skapnie. To jest pomysł. Okej, and this is a special spiritual shrine. Selekcjonerze, a to specjalna uduchowiona kapliczka. Spiritual connection. Można się tam duchowo połączyć z poprzednikami. Please, come. Czesio wchodzi jak do siebie. Chłodno, wilgotno. Czesio mógłby tu winka trzymać. Czesław! Kurwa, Czesio z głodu zaczyna głosy słyszeć. Czesław! Rysio? Czesław? Czesław, ratuj! Guardiola z Truskolasów? Czesław, nie ufaj Rudemu. Czesio do Bońka nic nie ma. Zatrudnił Czesia w U21. Rudy twój wróg! Związek twój wróg! Związek dla Czesia jak rodzina. Witam. Nazywam się Jacek Gmoch. O Jezu. Błaszczykowscy też rodzina, a mnie wyjebali z Wisły. Nie ufaj. Czesio i reprezentacja. Repentacja. Są gotowi na mundial. Czesio wyjdzie z grupy. Też bym wyszedł z grupy na euro, gdyby nie ta siwa menda. What? Nie, dla Czesia to za dużo. Czesio idzie coś zjeść. Witam. Nazywam się Jacek Gmoch.